Może białych róż i misie. W ostatnim pożegnaniu 8-letniego Kamila z Częstochowy uczestniczyły tłumy osób poruszonych jego tragicznym losem. Chłopca zakatował ojczym. Kamil miał rozległe oparzenia i rany. Lekarze w Katowicach przez miesiąc walczyli o jego życie, ale pomoc przyszła zbyt późno. Wciąż wybrzmiewa pytanie, dlaczego doszło do tej tragedii. Anna Ubian-Halicka. Miał zaledwie 8 lat. I dzieciństwo pełne upokorzeń, bólu i bezsilności. To nie powinno się stać. Kamilek powinien korzystać z pełni praw dziecka. Powinien teraz biegać w tym słońcu, grać z kolegami w piłkę, a spotkało go okrucieństwo. W ostatniej drodze Kamil wreszcie nie był sam. Żegnały go setki osób wstrząśniętych tym, co się stało. Naprawdę nie rozumiem, jak można zabić swoje dziecko i zakatować go tak, jak ono musi żyć. Kamil był katowany miesiącami przez swojego ojczyma. Chodził z pośniaczoną twarzą i gipsem na ręku. Trzykrotnie uciekał z domu. W listopadzie ubiegłego roku policja znalazła go w samej piżamie. O przyszłości chłopca dwukrotnie decydowały sądy. Za każdym razem był oddawany w ręce swoich oprawców. Nie ma słów na to, co się wydarzyło. No ja nie jestem w stanie opisać tego, co to dziecko przeżyło. Dla mnie to jest koszmar. 29 marca 8-letni Kamil został skatowany po raz ostatni. Ojczym dziecka, Dawid B., siłą zabrał dziecko pod prysznic, rozebrał i polewał wrzącą wodą, rzucał nim na podłogę oraz uderzał go prysznicem, a następnie zabrał do kuchni i rzucił o rozgrzany piec węglowy. Powodem tego agresywnego zachowania było rzucenie przez dziecko telefonu sprawcy. Przez 5 dni nikt nie udzielił dziecku pomocy, choć na jego cierpienie patrzyło 4 dorosłych, w tym matka. Błagać, gdy to się nie da opisać, proszę pana, jak tak można? Gdzie było społeczeństwo, gdzie byli sąsiedzi? Zareagował dopiero biologiczny ojciec Kamila. Przez ponad miesiąc lekarze walczyli o życie 8-latka. Na ratunek było jednak za późno. Chłopiec zmarł w poniedziałek. Też mamy dzieci, mamy 3 dziewczynki. Nie wyobrażamy sobie takiej tragedii. Miał całe życie przed sobą, tak jak i każde dziecko. Teraz mnożą się pytania o konsekwencje i postulaty, co zrobić, by do takich tragedii więcej nie dochodziło. Jutro w wielu miastach Polski mają przejść marsze przeciwko przemocy. To jednak nie wróci życia 8-letniemu Kamilowi.